F34, nasze MMA, rozmawiamy z Trypsonem na dialogu medialnym. Siemanko. Siema, cześć. Jak się czujesz przed piątkowym, oczywiście, nie jutrzejszą walką? Bardzo dobrze, emocje są opanowane, niedużo zostało mi wagi do zbicia, bo tylko kilogram. Wiadomo, już gdzieś te jak się robi tą wagę, to człowiek troszeczkę bardziej jest nerwowy, bo już dzisiaj nie jem węglowodanów. Woda jest ograniczona, nawet nie możemy za dużo wody wypić już. Ale tak poza tym jest spokój w głowie, jest opanowanie, także jest okej. No ten spokój chyba będzie potrzebny, patrząc na waszą pierwszą walkę i ogólną raczej brak, że tak powiem, miłości między wami. No dokładnie, dobrze to ująłeś. Wiesz co, no potrzebny jest spokój. Wyciągnąłem wnioski z poprzedniej walki, właśnie tam gniew był zgubny. Zamierzam teraz, jakby myślę, że oczyściłem trochę głowę, już jakby zresetowałem te złe zdarzenia między nami i skupiam się, żeby wyjść z chłodną głową, podejść do tego nie jak do wroga, tylko jako do sportowego pojedynku, dlatego, bo wiem, że jak podejdę do najgorszego wroga, to będę spięty i wtedy mogę popełnić błędy, będę mniej skoncentrowany, a tego nie chcę, więc zamierzam się skupić, wyluzować I wykonać swój game plan jakby stuprocentowo. No wiadomo, że łatwo też się mówi, jeżeli się przekracza ten moment tej klatki, to jest takie pstryknięcie palcem i uruchamia się tryb dzika i tryb wojny. I w takim trybie czasem jeszcze gdzieś tam z moim doświadczeniem wkrada się jakiś chaos, jakaś tam panika może. Mam nadzieję, że tym razem będzie spokojniej i że zakończymy tę walkę przed czasem. Ale oldschoolowego Trypsona, który wiedział, jak dzik w żołędzie, możemy się spodziewać. Na pewno, dokładnie. Okej, powiedz, jak ty się czujesz po tamtej walce? Czujesz się wygranym? Jest jakiś niedosyt? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Nie, no oczywiście, że jest niedosyt. Ja mam niedosyt. Co prawda jakby niezdolność wynikająca do walki poprzez kontuzję ucha jest nabyta poprzez moje ręce, tak? To jakby nie zrobił sobie on tego sam, więc pojedynek jest wygrany przeze mnie. Natomiast każdy sportowiec chyba chciałby wygrywać jakąś tam zdecydowanie, no, odprawić przeciwnika, znokautować, poddać, tak? To byłby wymarzony scenariusz. Nie chciałbym, żeby ktoś znowu zarzucał, że gdyby nie paluszek, gdyby nie główka, to coś tam. Chcę wygrać zdecydowanie, zakończyć ten konflikt, to wszystko raz na zawsze i chcę wejść po prostu szczebel wyżej i zakończyć ten temat. Irytowały cię takie komentarze właśnie, że to, gdyby nie tamto, to wszystko byłoby inaczej? No tak, no irytuje, bo wiesz, część, wiesz, pewnie kibice Borowskiego będą mówiły tak, a że on by wygrał, moi kibice będą twierdzić, że ja bym wygrał, no i to tak to wygląda, wiesz, no. Z mojego punktu widzenia, no, wiesz, trzymałem już go tam za nogi, kiedy wkroczył sędzia, bo ja nie wiedziałem, że to ucho się mu tam oderwało i już bym go wywalił i też mogło się skończyć w parterze, tak, bo też jestem lepszy w tej płaszczyźnie. No i tak, no, nie ma co gdybać, no, trzeba robić i no, mam nadzieję, że tym razem bez żadnych wątpliwości wygram ten pojedynek i nie będzie już żadnych sporów do rozstrzygania. No właśnie, jak już zobaczyłeś to nieszczęsne ucho, jaka była twoja pierwsza myśl? No, powiem ci tak, pierwsza myśl, mówię, o kurde, co tu się odwaliło, nawet nie wiedziałem kiedy, co, jak, dopiero jak sędzia pokazał, że jest niezdolny do walki, no to, no, nie ukrywam, że ucieszyłem się, że wygrywam ten pojedynek, no. Borowski ma twardy łeb, twardy zawodnik, sporo ciosów przyjął na brodę, widziałem, że ciężko go uwalić, miałem taką wielką chęć go znokautowania. I to też było trochę zgubne, że za bardzo chciałem i przez to się też trochę spiąłem i teraz musi być luźniej. A zmieniłeś coś w przygotowaniach względem poprzedniego pojedynku? Tak. Zostało wiele zmienione, no nie będę tu jakby zdradzał szczegółów, co, bo to mogłoby dać jakąś tam podpowiedź rywalowi, może porozmawiamy o tym po walce, jak będziesz chętny. A ogólnie co, no na pewno wydolność mam lepszą jeszcze niż miałem poprzednio, bo robiłem też testy specjalne. Zmieniliśmy właśnie z treningu elementy z motoryki, z siłowych trochę więcej na dodatkowe, wydolnościowe, wytrzymałościowe. A resztę rzeczy jakby już nie będę zdradzał, bo będzie dobrze.
Okej. Okay. Wszystkim jeszcze waga przeciwnika, tak? Biliśmy się w 100 kilo, on tam podczas walki, z tego co wiem, miał 8 kilo więcej niż ja, więc to też była duża, duża różnica fizyczna, tak? Dzisiaj będziemy się bić w kategorii 93 kg, więc w dniu walki będziemy ważyć podobnie, tak? Więc to też będzie wyrównany etap. No i tyle. Załóżmy sobie na sekundkę, że nie pójdzie ta walka po twojej myśli. Będziesz zainteresowany trylogią, czy w ogóle nie myślisz o tym, że może nie pójść? Na takiego scenariusza nie dopuszczam do głowy. Będzie tylko moje zwycięstwo i to przed czasem. To odwróćmy sytuację. Wygrywasz zdecydowanie. Będziesz chciał jakiś bardziej, no bo nie chcę nikogo obrażać, nie że sportowych rywali, ale powiedzmy z jakimiś lepszymi rekordami, cięższych wyzwań sportowych? Szczerze, na ten moment jakby jestem, myślę tylko o tej walce, o tym pojedynku, nie wybiegam myślami gdzie indziej, jestem tu i teraz, jakie pojawią się propozycje, to już jakby zostawiam włodarzom. Na pewno chcę się, wiesz, z walki na walkę brnąć coraz wyżej, no nie chcę się cofać, chcę iść coraz wyżej, więc podejrzewam, że lepsze wyzwania sportowe się też pojawią. Nie myślę na razie o tym, czekam po prostu, chcę zrobić swoje i zobaczymy, jaki będzie odzew po walce. A jak z twojego punktu, jak ty sobie myślisz o tym, że walka o pasy Fenu jest pod twoim pojedynkiem, a wy jesteście main eventem? Zaskoczyło cię to? Wiesz co, no, mieliśmy być niżej właśnie, tak, tam pojedynek o pas miał być wyżej. Podejrzewam, że ta zmiana nastąpiła poprzez to, że był wielki konflikt między nami, wiele nienawiści, a no nie oszukujmy się, ludzie lubią takie scenariusze, publika jest zainteresowana, jaki będzie jakby tego finał, co się wydarzy. Sporo ludzi też, że tak powiem, no wprost, lubią napierdalanki, my tam się ostro napierdalaliśmy i no na pewno jest pewne to, cokolwiek się wydarzy, że będzie ostra napierdalanka i to jest nieuniknione, bo on się nie boi i ja się nie boję, jesteśmy z tych, którzy się oboje nie boimy i oboje jesteśmy twardymi zawodnikami, więc na pewno emocje będą spore. Jeżeli ja miałbym decydować, dałbym na walkę wieczoru czarka i duszę, to jest moim zdaniem najbardziej taki będzie sportowy, mocny, na wysokim poziomie pojedynek, z którego mam nadzieję czarek wyjdzie zwycięsko. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas i widzimy się w piątek na gali. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.